Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Kochani, walczę ze sobą, żeby nie rozpoczynać zbyt wielu odcinków od stwierdzenia, że ta sprawa będzie naprawdę niesamowita, ale dzisiaj daję sobie dyspensę, bo ta jest naprawdę niezwykła. I to nie tylko moje zdanie. Przez wielu policjantów i dziennikarzy sprawa zamkniętej torby określana jest po dziś dzień jako jedna z najbardziej kłopotliwych, złożonych i tajemniczych w najnowszej historii. Jak się domyślacie, torba oczywiście nie była pusta. Znaleziono w niej agenta Garetha Williamsa. Na tym kanale były już zagadki zamkniętego od wewnątrz pokoju, w którym ktoś traci życie wskutek ataku, a teoretycznie nie ma możliwości, by intruz wydostał się z pomieszczenia. Jakoś jednak do ataku musiało przecież dojść. Dziś tajemnica nie tylko zamkniętego pokoju, ale i sportowej torby The North Face z zamkiem błyskawicznym i do tego jeszcze zamkniętej na kłódkę od zewnątrz. Właśnie w takich okolicznościach 23 sierpnia 2010 roku znaleziono 31-letniego Garetha Williamsa, matematycznego geniusza, łamacza kodów, który pracował w brytyjskiej stacji GCHQ, o której więcej powiem Wam za chwilę. Na pierwszy rzut oka wydawało się absurdalne, że człowiek ten postanowił raz na zawsze zakończyć swoją karierę, wchodząc do umieszczonej w wannie torby i zamykając ją na kłódkę. Ale policja stwierdziła, że jest to jedna z prawdopodobnych możliwości. Mężczyzna, nowy Houdini, zadziwiłby niejednego doświadczonego iluzjonistę, ale londyńscy policjanci, może i słusznie, chcieli mieć absolutną pewność, że tak właśnie zrobił, lub też, że tego nie zrobił. Co prawda oficjalne śledztwo zakończyło się całkiem przytomnym jak dla mnie wnioskiem, że cała ta sytuacja była nienaturalna i prawdopodobnie miała miejsce w trakcie mediacji o charakterze kryminalnym, wątpliwości co do tego, czy to czasem nie sam Garrett przygotował tę mroczną scenę, pozostały, ale od początku. Garrett pochodził z Walii, był cudownym dzieckiem wyjątkowo uzdolnionym matematycznie. Kochał także sport, głównie fitness i te dwie pasje pochłaniały tak wiele jego czasu, że nie miał zbyt szerokiego grona znajomych. Cenił jedynie chwile spędzone w towarzystwie rodziny i kilku przyjaciół. Był jednak powszechnie lubiany, a przede wszystkim ceniony. Bo nikt, kto go spotkał, nie miał wątpliwości, że jest to wybitnie utalentowany młody człowiek z wielką przyszłością przed sobą. Zadziwił już w wieku 17 lat, kiedy to otrzymał wybitne noty w egzaminach z matematyki na Uniwersytecie w Bangor. Szybko uzyskał tytuł doktora, a z czasem otrzymał pracę w Centrali Komunikacji Rządowej, która z kolei oddelegowała go do MI6. Może wyjaśnię od razu, że jeśli chodzi o centralę zwaną GCHQ, to składa się ona z dwóch głównych pionów. Composite Signals Organization zbiera informacje użyteczne dla zachowania bezpieczeństwa państwowego, a National Cyber Security Center zabezpiecza istotną dla rządu komunikację w Wielkiej Brytanii. Jest też techniczna służba językowa. O ile to dobrze tłumaczę, ale to mały, wspomagający obydwa piony dział odpowiedzialny głównie za wsparcie językowe, usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego w departamentach rządowych. Cóż tam robił nasz matematyk? Oczywiście nie był tłumaczem. Centrala zajmuje się przede wszystkim matematyczną stroną komunikacji i kryptoanalizą, zgłębia temat systemów informatycznych i komputerowych. To właśnie na tym polu kariera Williamsa rozkwitła, ale zdecydowano, że kolejny jej etap będzie związany z oddelegowaniem do MI6, czyli pewnie znanej wszystkim głównie z filmów sensacyjnych, brytyjskiej służby specjalnej zajmującej się wywiadem zagranicznym. Praca Williamsa była zatem specyficzna. Można by nazwać go agentem, a nawet szpiegiem, ale też nigdy nie mówił o nikim, kogo by się obawiał, czy kto czyniłby mu jakiekolwiek przeszkody. Innymi słowy, wyprzedzając nieco fakty, kto miałby motyw, by wyrządzić mu krzywdę.
Co prawda, kilka miesięcy przed tym, jak został znaleziony w torbie, sam poprosił o powrót do GCHQ, ale nie dlatego, że czuł się prześladowany czy niedoceniony. Chodziło tylko o to, że nie lubił tak zwanego wyścigu szczurów i kultury ciągłego balowania i picia po pracy. Nużyło go to i męczyło, bo jako zapalony rowerzysta i piechur pragnął wrócić na szlaki pośród przyrody. Jego marzenie miało się spełnić już we wrześniu. Wiadomo jednak, że póki co nasz łamacz szyfrów i matematyk był zaangażowany w walkę z przestępczością cybernetyczną, ale w tamtym czasie mógł już powoli myśleć o nowych zadaniach. Już niemal rok pracował w MI6, gdzie został oddelegowany, by wspomóc brytyjskie służby bezpieczeństwa zagranicznego. Niestety jednak ani urlop, ani nowy przydział nie były mu pisane. 23 sierpnia 2010 roku jego pozbawione ubrań ciało znaleziono w czerwonej sportowej torbie z kłódką. Umieszczone było w wannie, w łazience przy głównym salonie. Mieszkanie znajdowało się na najwyższym piętrze. Bardzo szybko śledczy zrozumieli, że zagadka będzie niezwykle trudna do rozwiązania, bo mieszkanie było nazywane tak zwanym bezpiecznym domem i było przeznaczone dla kluczowych pracowników MI6, monitorowane, strzeżone i teoretycznie dość trudno dostępne dla intruzów. Mało tego, był środek lata, a ogrzewanie robiło co mogło, aby utrudnić pracę patologowi, który faktycznie ostatecznie rozłożył ręce. Nie mógł ustalić, co dokładnie przydarzyło się Garrettowi Williamsowi. Jaka była bezpośrednia przyczyna tego, że odszedł? Czy ktoś odciął mu dopływ powietrza? Zranił go? Uderzył? W ukropie panującym w mieszkaniu ciało rozkładało się błyskawicznie. Ponieważ policjantom w pierwszej chwili nie wydawało się prawdopodobne, aby w tym strzeżonym mieszkaniu był ktoś poza Garrettem, wzięli pod uwagę, że to on sam skrócił swoje życie. Torba była w stanie nienaruszonym. Zamek trzymał na całej długości. Wyglądało więc na to, że mężczyzna nie próbował się wydostać. Nie walczył o uwolnienie się i tym samym o życie. Brak śladów walki mógł wskazywać na to, że nie miał jej z kim toczyć, choć również na możliwość, że gdy trafił do środka bagażówki, był nieprzytomny, a może nawet już całkiem bez życia. Jednak w jego organizmie nie znaleziono śladów alkoholu i powszechnie znanych środków odurzających czy leków. No i pozostawało pytanie, w jaki sposób mógł sam zamknąć się na kłódkę od zewnątrz torby? Tego detektywi nie potrafili wyjaśnić, co z kolei uprawdopodobniało atak. Żadnych odcisków palców i jakichkolwiek śladów DNA, a jednak frontowe drzwi były zamknięte od zewnątrz, a tego Garrett przecież zrobić by nie mógł. Najwyraźniej ktoś inny jednak buszował po mieszkaniu, zanim przybyli detektywi i być może sprzątał miejsce wydarzeń, po czym wyszedł i zamknął za sobą drzwi. Jednak wszystko to było dziwaczne, mroczne i tajemnicze. Jeden fakt od razu przeczył teorii, którą z kolei potwierdzałby inny. Trudno było zrozumieć, dlaczego ktokolwiek, sam Garrett czy też jego przeciwnik, mieliby robić tak absurdalne rzeczy. Przecież i odebranie sobie życia, i atak na kogoś mogą być przeprowadzone znacznie szybciej, prosto i bez komplikacji. Czemu miałby służyć taki teatr? Po co ta torba? Dlaczego stała w wannie? Jaki cel miało zamknięcie jej na kłódkę? Powiedzmy, że to, co się wydarzyło, miało związek z działalnością zawodową młodego mężczyzny i zaatakowali go specjaliści, którzy dziwnymi posunięciami celowo zaciemniali obraz wydarzeń, starali się ukryć prawdziwy sens swoich działań. Ale która strona zleciła atak? Koledzy z MI6 czy ktoś, komu ta agencja pokrzyżowała plany? Policja udostępniła zdjęcie dwóch osób, które widziano, jak wchodziły do wspólnego wejścia do domu chłopaka w czerwcu lub lipcu 2010 roku i stawiano, że mogły one mieć coś wspólnego ze sprawą, bo mieszkańcy okolicy nie rozpoznali ich jako swoich gości czy znajomych. Policjanci zabrali się do pracy, ale okazało się, że nie będzie im dane działać szybko i w spokoju. Ktoś cały czas przeszkadzał w ustalaniu faktów,
a to znikały gdzieś do wody, a to nie dało się przesłuchać świadków. To znów zaczęły działać uprzedzenia, bo ktoś dostarczał gazetom sensacyjnych informacji o tym, jakie to intymne upodobania rzekomo miał Garrett Williams, który być może nie został związany przypadkiem. Policjanci w końcu zrozumieli, że najprawdopodobniej przeszkadzało im samo MI6, które nie zawahało się oczerniać Williamsa po to tylko, by opinia publiczna uwierzyła, że faktycznie zrobił to sobie sam, a w sprawie nie ma co grzebać. W mieszkaniu agenta Williamsa faktycznie znaleziono ubrania lub może przebrania, które stanowiła długa czerwona peruka i damskie ciuchy. Ale był to zbyt wątły ślad, aby przypuszczać, iż to, co się stało, było wynikiem specyficznych upodobań intymnych Garretta. Od razu jednak oczywiście przyplątał się klimat jakiejś gry, w której coś poszło nie tak. Ale równie dobrze te rzeczy mogły zostać podrzucone, po to, by takie właśnie rozwiązanie stało się wręcz oczywiste i zastopowało dalsze śledztwo. Ale policjanci nie chcieli dać się tak łatwo skierować na ten nieco zbyt oczywisty trop, rozumiejąc, że koledzy z pracy młodego mężczyzny odgrywają tu co najmniej zagadkową rolę. Podstawowe pytanie brzmiało: dlaczego przez ponad tydzień pracodawcy i koledzy z pracy nie zgłosili nieobecności Williamsa? Bo właśnie tyle minęło, zanim rzekomo ktokolwiek zorientował się, że dzieje się coś dziwnego. Dla policjantów było jasne, że to absurd, ponieważ jeśli pracownik nie zgłasza choroby czy nie bierze urlopu, to już w pierwszy dzień jego nieobecności, a najdalej w drugi, wiadomo, że sytuacja nie jest normalna i trzeba sprawdzić, co się dzieje. Choćby po to, by spóźnialski otrzymał reprymendę i kolejnym razem lepiej wybierał termin imprezy, która skutkuje megakacem. Trudno sobie jednak wyobrazić taki, który trwałby tydzień. Nie było zresztą wątpliwości, że Williams miał bardzo specyficzną pracę, opisywaną jako mającą kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Było więc nierealne, aby mógł tak po prostu zniknąć z pracy na wiele dni i nikogo by to nie zainteresowało. Biorąc to wszystko pod uwagę, w maju 2012 roku koroner nie bawił się już w dyplomatyczne aluzje, ale wprost zaopiniował, że MI6 oraz ich policyjny łącznik utrudniają śledztwo i ukrywają dowody. Manipulowali również informacjami, na przykład przekazując w wielkiej tajemnicy niby znaczące i przełomowe fakty, które okazywały się potem albo nie mieć żadnego znaczenia, albo nie znajdowały potwierdzenia. Koroner dr Fiona Wilcox ostatecznie została z zagadką, która mogła mieć według niej tylko dwa rozwiązania. Albo młody człowiek faktycznie z jakiegoś dziwnego powodu zamknął się w torbie, albo ktoś postronny go tam wpakował, dokładnie 16 sierpnia, tydzień przed jego odnalezieniem. Kobieta doszła do wniosku, że w żaden inny sposób, jak tylko w eksperymentalny, nie sprawdzi pierwszej teorii. Ludzie, którzy nigdy nie ćwiczyli wydostawania się z ciasnych pomieszczeń, w ogóle nie mieli szans ani do torby wejść i zwinąć się samodzielnie w taki sposób, ani tym bardziej zamknąć torby w tak wyrafinowany sposób. Można było jednak założyć, że agent był pasjonatem takich sztuczek i posiadał jakieś doświadczenie. Zatrudniono więc ekspertów, Williama McKaya i Petera Faudinga. Podjęli oni dosłownie setki prób, by teoretycznie powtórzyć wyczyn chłopaka, ale ani jedna nie zakończyła się sukcesem. Bywało, że byliśmy już bardzo bliscy, ale to naprawdę po setkach prób. Może gdybyśmy spróbowali 2000 razy, to w końcu by się udało, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że było nas dwóch. Mieliśmy różne pomysły i pomagaliśmy sobie, powiedział McKay. Faulding dodał, że mężczyźni nie mogli powiedzieć, że to jest niemożliwe, ale nawet Houdini porządnie by się z tym namęczył. Tymczasem nic w życiorysie Williamsa, nic albo prawie nic, bo do tego wątku jeszcze wrócę, nie wskazywało na to, by miał on obszerne doświadczenie w cyrkowych sztuczkach. Co prawda była chwila, kiedy wydawało się, że być może kluczem do rozwiązania zagadki jest po prostu technika złodziejska, a nie cyrkowa czy iluzjonistyczna.
Do śledczych zgłosił się wojskowy, Jim Fetterstonau, który był gotów pokazać, że oto osiągnął to, co nie udało się słynnym specjalistom. Wyjaśnił, że nauczył się sztuczki od lotniskowych złodziei, którzy okradali zamknięte torby. Podekscytowani śledczy zgodzili się natychmiast obejrzeć pokaz, w którym wystąpiła córka sierżanta grająca Williamsa. Niestety okazało się, że suwak torby działał na innej zasadzie niż w tej, która była kluczowym dowodem. A miało to istotne znaczenie, bo zarówno suwak, jak i rodzaj kłódki miały ważny wpływ na sam sposób zamykania. Nie chodziło o to, by powtórzyć to w jakiejkolwiek torbie i z przypadkową kłódką, ale z tymi konkretnymi przedmiotami, czy też właściwie z identycznymi, które miał do dyspozycji Williams. Ale podczas tych wszystkich eksperymentów zauważono coś jeszcze, a mianowicie, jak bardzo silny jest instynkt przetrwania ludzi o różnych charakterach i usposobieniach, którzy jednak zgodnie, podświadomie i niejako automatycznie w zamkniętych, ciasnych pomieszczeniach zaczynają walczyć, zdają sobie nagle sprawę z zagrożenia i chcą się uwolnić. Stało się jasne, że gdyby faktycznie mężczyzna zupełnie przypadkowo utknął w torbie, to znaczy na przykład wszedł do niej z własnej woli i ktoś pomógłby mu się w niej zamknąć, a następnie coś poszłoby nie tak, to mężczyzna w torbie bez wątpienia natychmiast próbowałby walczyć o życie i się uwolnić. Zamek torby zwyczajnie by się rozszedł. Z pewnością cała torba byłaby w wielkim nieładzie. W takich sytuacjach w człowieku wyzwala się nadludzka energia i wielka siła. Nawet z kłódką być może mężczyzna by sobie poradził. Tymczasem leżał w środku zwinięty w kłębek i najwyraźniej do końca zachował absolutny spokój. To też z kolei mogłoby wskazywać na fakt, że znalazł się w torbie w stanie, w którym nie mógłby sobie już pomóc. Po 400 testach specjaliści zamknęli ten wątek sprawy stwierdzeniem, że Williams nie zamknął się w torbie sam. Być może został zaatakowany przez osoby trzecie. Policja otworzyła więc sprawę ponownie i przez rok badała każdy trop, zbierała i analizowała dowody. W listopadzie 2013 roku zastępca komisarza Martin Hewitt w oświadczeniu dla prasy zdradził wreszcie, że choć sprawa jest bardzo kontrowersyjna, a potencjalne rozwiązanie zawiera wiele luk i nieścisłości i z pewnością jeszcze wiele należałoby tu wyjaśnić, to jednak na tym etapie można stwierdzić, iż był to najprawdopodobniej wypadek. Ale jakiego rodzaju? Kto brał udział w tych wydarzeniach? Czy ktoś chciał tylko chłopaka przestraszyć, czy jednak był to skutek jakiejś zabawy dla dorosłych? Jeżeli jednak chodziłoby o to, że przyjemne chwile zamieniły się w koszmar, to dlaczego przypadkowy winowajca zaczął zacierać ślady i włączył ogrzewanie? Ewidentnie miało to przyspieszyć rozkład. Dlaczego nie wzywał pomocy? Kim był? Inspektor Colin Sutton, który jako pierwszy badał ślady w mieszkaniu agenta, nie miał żadnych wątpliwości, że zostało posprzątane już po odejściu Williamsa. Nawet torba została wyczyszczona od zewnątrz, a żadnych odcisków palców ani DNA poza tymi Williamsa nie odnaleziono. Ale nawet te należące do domownika nie znajdowały się w wannie, do której przecież jakoś musiałby wejść i w niej manewrować, gdyby faktycznie sam miał się do tej torby zapakować. O pozostawienie DNA w wannie byłoby przecież bardzo łatwo, ponieważ Williams był pozbawiony ubrań, tak więc naskórek czy włosy z pewnością łatwo mogłyby wpaść do wanny podczas prób zmieszczenia się w torbie. No i oczywiście jakoś musiałby zamknąć kłódkę, na której również nie było jednak odcisków palców ani śladów DNA, a mężczyzna rękawiczek na sobie nie miał. Na pewnym etapie śledztwa duże nadzieje wiązano z telefonem Williamsa, który leżał na stole. Niestety jednak został on przywrócony do ustawień fabrycznych na kilka godzin przed odejściem młodego mężczyzny i nie udało się pozyskać żadnych znaczących danych.
Koroner Fiona Wilcox doszła do wniosku, że być może nie był to telefon normalnie użytkowany przez Williamsa, ale taki, który został użyty tylko do zorganizowania spotkania z osobami, które okazały się agresorami. I muszę przyznać, że w tej sprawie chyba po raz pierwszy usłyszałam, jak funkcjonariusz policji określił zagadkę wprost jako taką nie do rozwiązania. Miało to by być morderstwo doskonałe. Zazwyczaj detektywi mówią o tym, że takowych nie ma. Są jedynie na danym etapie mało zaangażowani lub niezbyt zdolni śledczy. Ewentualnie dowody są źle zebrane lub niedokładnie zbadane, albo nie dość dobrze przeanalizowane. Ale generalnie działanie przestępcy nigdy nie jest doskonałe, idealne. Zawsze zostawia poszlaki lub dowody, po których prędzej czy później można by go dorwać. W tym przypadku jednak nad sprawą rzekomo pracowało wielu zdolnych i doświadczonych śledczych, którzy jednak znaczących dowodów nie znaleźli, bo ich tam po prostu nie było. Sprawa była tak zagmatwana, że trudno było wyłonić jeden konkretny trop. Być może chodziło o ochronę bezpieczeństwa państwa i dlatego sprawa jest w praktyce nie do rozwikłania, ocenił Colin Sutton. W poniedziałek 16 sierpnia, czyli na tydzień przed odnalezieniem ciała, mężczyzna miał poprowadzić konferencję w siedzibie firmy w Londynie. Nie pojawił się na niej, a potem, jak już wspominałam, był nieobecny w pracy przez tydzień. Już same te fakty powodowały, że rola MI6 wydawała się ważna, jeśli nie kluczowa. Czy działalność kogoś, kto zagrażał bezpieczeństwu narodowemu, Williams odkrył w samej firmie, w której pracował? Czy ktoś, obserwując go, zorientował się, że jest on blisko wykrycia prawdy lub wręcz ją już poznał? Czy obawiano się, że wyjawi wszystko na konferencji w Londynie? Data tego, co się stało, wydaje się nieprzypadkowa, a osoba, która byłaby w tym scenariuszu zamieszana w atak, musiałaby być bardzo wysoko postawiona, skoro zdołałaby na tydzień uciszyć wszystkich pracowników firmy, z których nikt nie zgłosił zaginięcia kolegi. I nawet po tygodniu to nie MI6 wszczęło alarm, ale rodzice chłopaka, którzy poprosili w kadrach o sprawdzenie jego mieszkania. Pełne lęku telefony rodziców zakłóciły spokój pracowników działu kadr 20 sierpnia, ale nawet to nie skłoniło szefów Williamsa do szybkiego działania. I dopiero w poniedziałek GCHQ, które oddelegowało swojego pracownika do MI6, zawiadomiło policję. Gdy dowiedział się o tym wszystkim profesor Anthony Glees z Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem i Wywiadem Uniwersytetu Buckingham, złapał się za głowę. Od razu podkreślił, że w tajnych agencjach standardową praktyką jest to, że jeżeli kogoś nie ma przy biurku, to już w ciągu godziny jego miejsce pobytu zostaje przeszukane. Nie ma możliwości, żeby ktoś taki jak Garrett Williams zniknął komuś z oczu i już pierwszego dnia nie został wszczęty alarm. Rodzice Williamsa byli oburzeni i wyrażali to jednoznacznie, nie kryjąc, iż postawa pracodawców ich syna była skandaliczna i bezduszna. Jednak, choć szef służby bezpieczeństwa John Sawyers przeprosił, to w żaden sposób nie wytłumaczył tak naprawdę, co się wydarzyło, dlaczego nikt z szefów albo kolegów Williamsa nie zaczął go szukać. I do dziś nie jest zrozumiałe, jak to było możliwe. Niestety także policja, pomimo wielkiego zaangażowania, nie zdołała tego ustalić, ponieważ trafiła na mur niechęci MI6. Nie chciano tam jakiejkolwiek współpracy. Nawet koledzy Williamsa nie okazali mu lojalności i nie wyjawili żadnego znaczącego szczegółu. Poza oczywiście, jak wspominałam, podsuwaniem nierealnych i krzywdzących młodego mężczyznę tropów, które potem prowadziły jedynie w ślepą uliczkę. Utrudnianie śledztwa i tuszowanie tego, co się stało przez MI6, było wręcz rażące. Ale tak naprawdę trudno było wyjaśnić, skąd tak dokładnie bierze się ta postawa. Nawet jeżeli agencja była zaangażowana w atak na Garretta Williamsa, to kto go tak naprawdę zlecił? Czy szefowie chłopaka, czy też jakiś współpracownik, którego postanowiono kryć ze względu na dobre imię organizacji? Jeżeli było to zlecenie autoryzowane przez władze MI6, to czym było ono spowodowane?
Jeżeli przyjąć, że chłopak odkrył działanie na szkodę państwa prowadzone przez kogoś z zewnątrz, to skąd zgoda na tuszowanie tego? Czy tę sprawę rzeczywiście pozostawiono niewykrytą, co bardzo mało prawdopodobne, czy wręcz przeciwnie? Wiadomo, kto był odpowiedzialny za atak, ale zostało to utajnione. Tylko dlaczego? Można byłoby również przyjąć, że agresorem były tak naprawdę obce służby wywiadowcze, które zresztą nie pierwszy raz zaatakowałyby w Londynie. Zapewne słyszeliście o słynnej historii Georgija Markowa, który w 1978 roku został zatruty za pomocą parasola na moście Waterloo. Zapewne historii Litwinienki z 2006 roku nie muszę specjalnie przypominać, bo o jego herbacie z polonem słyszał chyba cały świat. Kiedy zaczęto głośno mówić o takiej możliwości, jedna z osób pracujących w służbach bezpieczeństwa anonimowo zeznała, że faktycznie Williams pokusił się o nieautoryzowane przeszukanie komputerów MI6, czym wydał na siebie tak naprawdę wyrok. Ale strony trzeciej. Kim jednak miał być ten wróg? Tego świadek nie odważył się wyjawić. Z drugiej jednak strony mogła to być tylko kolejna próba skierowania śledztwa na fałszywy trop, a w tej sprawie takich działań nie brakowało. Zaraz po rozpoczęciu policyjnego śledztwa pojawiły się tak zwane przecieki do prasy, które jednak nie pochodziły wcale od śledczych, w rzeczywistości były po prostu zwykłymi anonimami, barwnymi i pełnymi sensacji, nawiązującymi do życia prywatnego chłopaka, które rzekomo miało być bardzo kontrowersyjne. Wystarczyło przecież spojrzeć na pomarańczową, czy też może raczej czerwoną perukę, znalezioną w mieszkaniu chłopaka, by wpaść na pomysł, że został on zniewolony na własne życzenie. Krótko mówiąc, tak, lubił, ale zaufał niewłaściwej osobie, która najwyraźniej nie miała jeszcze zbyt dużego doświadczenia lub też nakręciła się za bardzo i przestała panować nad swoimi emocjami. Para straciła kontrolę nad sytuacją i ślady katastrofy trzeba było ukryć. Teoretycznie mogłoby tak być, ale ktoś, kto promował ten wątek, nieco przesadził, bo prasa była karmiona historiami o tym, jakoby w mieszkaniu Williamsa znaleziono całe oprzyrządowanie do pikantnych zabaw, numery do panów dotrzymujących towarzystwa za odpowiednią opłatą, a na dodatek wszystko to miałoby się odbywać w trakcie całych inscenizacji i rytuałów, których dotyczyły notatki Williamsa. Śledczy byli w szoku. Nigdy jeszcze nie spotkali się z taką próbą mataczenia i odwrócenia uwagi opinii publicznej od faktycznych okoliczności wydarzenia, bo jak się pewnie domyślacie, zdecydowana większość anonimów zawierała kompletne bzdury, pomówienia i wymysły. Aby nie było żadnych wątpliwości co do tego, że ten motyw był upozorowany i dodatkowo jeszcze okraszony absurdalnymi sensacjami z anonimów, koroner Fiona Wilcox jasno i wyraźnie wykluczyła oficjalnie motyw intymnych zabaw jako tło tych wydarzeń. Na pewno tej wersji nie potwierdzały żadne dowody. Stwierdziła, że Gareth Williams nie praktykował żadnych tego typu kontrowersyjnych zachowań. Dodała, już poza rzeczową analizą dowodów, że te tak zwane przecieki były cyniczną próbą manipulowania dowodami i odwrócenia uwagi od służb wywiadowczych i ich roli w tej sprawie. I rzeczywiście, były doradca wywiadu Crispin Blake skomentował, że scenariusz występnej gry, która poszła nie tak, jest stary jak świat. Dobrze sprawdzony i zawsze modny. Innymi słowy, to ulubiona metoda tuszowania ataków przez agencje wywiadowcze. Zwrócił uwagę, że pozbywanie się wroga i sprawienie, by wyglądał na osobę zepsutą i skompromitowaną, znajduje się w podręcznikach szkoleniowych każdej agencji szpiegowskiej na świecie. To dlatego chłopak został znaleziony w mieszkaniu pełnym damskiej odzieży, a obok była specyficznie kojarząca się peruka. Co w innych okolicznościach byłoby nawet zabawne, niemal cała historia przeglądania internetu przez Garetha, oczywiście ta dotycząca ostatniego czasu, odwoływała się nagle do stron, na których prezentowano wszelkiego rodzaju zniewolenia i skrępowania. Z drugiej jednak strony, w całych dziejach jego obcowania z internetem, tego typu wyszukiwania były zdecydowanie małym ułamkiem tematów, którymi kiedykolwiek się zajmował, statystycznie nieznaczącym. Historia przeglądarki wyglądała więc sztucznie i budziła od razu mnóstwo podejrzeń.
Ani razu przy tym nie odnotowano wejść na strony przeznaczone typowo dla osób, które czerpią satysfakcję z przebywania w małych pomieszczeniach, co znów sugerowało, że ktoś nieco nieumiejętnie sfabrykował tego typu preferencje chłopaka. Ale dlaczego właściwie tak chętnie stosuje się tę ograną metodę ukrywania prawdziwego motywu i okoliczności ataku? To proste, bo zawsze działa. Tego rodzaju rzekome kontrowersyjne gry nie tylko maskują rzeczywiście wykorzystane środki i metody do pozbycia się kogoś, ale także niszczą reputację ofiary i osłabiają przez to energię wszelkich późniejszych śledztw, wyjaśnia Black. Okazuje się, że w takich przypadkach często nawet same rodziny ofiar odstępują od walki o sprawiedliwość, ponieważ nie mogą znieść tego, że tak bardzo oczernia się bliską im osobę i bezcześci jej pamięć. To właśnie bliscy zazwyczaj bywają motorem napędowym kolejnych prób wyjaśnienia okoliczności ataku na ukochane osoby, więc gdy one w tych akurat sprawach wycofują się z zabiegania o prawdę, często sprawę można już spokojnie włożyć do szuflady i zapomnieć. Skoro tak, to wydawałoby się, że powinniśmy znaleźć inny przypadek, który przypominałby ten dotyczący Williamsa. I rzeczywiście, okazuje się, że byli też inni pracownicy GCHQ, których rozstanie się z życiem również było interpretowane podobnie. Mianowicie w 1983 roku Steven Drinkwater, Nicholas Husband i Kevin Allen stracili życie, ale nie było do końca wiadomo jak. Wyjaśniono, że wszystko to było skutkiem nieudanej gry intymnej. Z drugiej jednak strony zwraca się też uwagę, że niecała pierwotna argumentacja śledczych tak naprawdę jest aż tak wartościowa, szczególnie w kwestii braku śladów kryminalistycznych. O co chodzi? O efekt CSI. Okazuje się, że seriale kryminalne bardzo przesadzają w eksponowaniu dowodów sądowych pobranych z miejsca zdarzeń. Na planie filmowym można ich umieścić dowolną ilość w różnych miejscach. Prawie zawsze mają one wysoką jakość, a filmowi śledczy i oczywiście ekipy techniczne mają do dyspozycji sprzęt, który czasem w rzeczywistości właściwie nie istnieje, lub może mają go tylko największe laboratoria kryminalistyczne świata. Tak naprawdę w wielu miejscach, które badają technicy kryminalistyki i detektywi, wcale nie ma wyraźnych, dobrze zachowanych odcisków palców, a ślady DNA są bardzo trudne do odnalezienia i pobrania w taki sposób, by były potem użyteczne. Oczywiście mieszkanie Williamsa mogło być gruntownie posprzątane przez tych, którzy dopuścili się ataku na niego, ale z drugiej strony równie dobrze mogło to być błędne założenie, wynikające z tego, że dowodów albo nie udało się znaleźć, albo właściwie ich zabezpieczyć. Ewentualnie mogły być tak szczątkowe, że nie nadawały się do użytku. Okazuje się także, iż wtedy, gdy z różnych powodów nie udało się dostarczyć dowodów, o sprawie wypowiadają się biegli, którzy siłą rzeczy nie analizują dowodów, ale przedstawiają swoje założenia lub własne zdanie na temat danego aspektu sprawy. I w ten oto sposób brak dowodów może się kojarzyć z tym, że po prostu je posprzątano. I taki też scenariusz przyjmują często ławnicy. Gdzieniegdzie trafiłam nawet na statystyki, ale nie wiem na ile można im zaufać. Mówiące o tym, że tylko w około 13% przypadków spraw kryminalnych udaje się zebrać naprawdę wartościowe dowody DNA, które byłyby użyteczne i stanowiłyby mocny dowód w sprawie. Zazwyczaj w sądzie przedstawia się kombinację zeznań świadków i różnych poszlak, a twarde dowody kryminalistyczne typu odciski palców lub DNA są rarytasem. Bywają tylko potwierdzeniem tezy skonstruowanej na podstawie zupełnie innych śladów. Dlaczego tak to wszystko wygląda? Na przykład dlatego, że często miejscem ataku jest środowisko naturalne i to jeszcze w momencie, gdy na przykład pada deszcz albo śnieg. To zdecydowanie nie sprzyja dobremu zachowaniu się śladów. W łazience Garetha było gorąco, parno, a to również nie są warunki, w których idealnie zachowują się ślady. Dopiero w ramach nowego śledztwa nowoczesne i bardzo szczegółowe badania wykazały w mieszkaniu od 10 do 15 niezidentyfikowanych śladów DNA, ale wciąż żadnych na torbie North Face ani w pobliżu łazienki. Z drugiej strony nie było również dowodów na porządne sprzątanie mieszkania.
Dodam jeszcze, że nowe dowody DNA nie przyniosły przełomu, a te znalezione na ręce Williamsa okazały się wręcz pochodzić od jednego ze specjalistów medycyny sądowej, który badał miejsce zdarzenia. Kolejną wątpliwością podważającą tezę o ataku w związku z działalnością zawodową młodego mężczyzny wywołują pewne niby wyjaśnienia koroner. Zauważyła ona, że damskie ubrania o wartości 20 tysięcy funtów i ognista damska peruka mogły być tylko prezentami dla przyjaciół. Jak absurdalnie to brzmi, chyba nie muszę tłumaczyć, ponieważ każdy z nas chyba robił w swoim życiu prezenty i nie kupował ich raczej hurtowo w sklepie odzieżowym. Gdyby nawet zdecydował się podarować komuś perukę, to nie rzuciłby jej raczej niedbale na oparcie krzesła, bo straciłaby swój fason. Podarunki zazwyczaj powinny być nowe, nieużywane i estetyczne, a z pewnością te rzeczy znalezione w domu Williamsa nie kojarzyły się z podarunkami. Wydaje mi się jednak, że koroner miała na myśli, że obecność tych rzeczy w mieszkaniu Garetha można by wytłumaczyć na bardzo różne sposoby, nawet i dziwne. Jeżeli nie znamy prawdy, jakiekolwiek wyjaśnienie może być do przyjęcia. Wszystkie domysły mają tak samo niską wartość. Innymi słowy, nie można było mówić z całą pewnością, że ubrania kupił sam Gareth po to, by się w nie przebierać. Możliwe, że ta wypowiedź została wyrwana z kontekstu i dlatego brzmi tak dziwacznie. Wspominałam Wam wcześniej, że wrócimy jeszcze do wątku zainteresowania Williamsa tematem krępowania. Otóż poprzednia gospodyni mężczyzny miała powiedzieć śledczym, że pewnego dnia odkryła, iż Williams znajduje się w swoim łóżku, ale nawet gdyby miał ochotę je opuścić, to byłoby to bardzo trudne, ponieważ jego ręce i nogi tkwiły prawie nieruchomo przy słupkach łóżka. Gospodyni zauważyła tam linki, które uniemożliwiały chłopakowi uwolnienie się. Kobieta, usłyszawszy uprzednio wołanie o pomoc, pomogła chłopakowi wraz ze swoim mężem, a Williams powiedział wtedy parze, że on zrobił to tylko po to, by zobaczyć, czy może się uwolnić, i obiecał, że nigdy więcej tego nie spróbuje. Tylko teraz nie wiadomo, czy to zeznanie było jednym z serii tych, które potem uznano za próby oczerniania chłopaka i mylenia tropów, czy faktycznie miało ono wagę dla śledczych, którzy sprawdzili wiarygodność gospodyni. Gdyby kobieta mówiła prawdę, to być może trop upodobań Williamsa do wydostawania się z różnego typu więzów czy pułapek byłby całkiem niezły. Bardzo ciekawą sugestię znalazłam w jednym ze źródeł, dokładnie na theunretracted.com. Ze wszystkich teorii o tym niezwykłym przypadku pozostaje jedna ezoteryczna możliwość, którą być może mógłby wymyślić tylko matematyczny geniusz, zawodowy łamacz kodów. Czy Gareth Williams sam to wszystko zorganizował? Spędzał dni na rozwiązywaniu najbardziej wyczerpujących psychicznie i skomplikowanych zagadek kryptograficznych? Czy spędził jedną samotną noc, obmyślając najbardziej kłopotliwą zagadkę z nich wszystkich? Tajemnicę agenta w torbie. Zagadkę, którą mógłby rozwiązać tylko genialny detektyw z kart prozy? Czy ta hipoteza do Was przemawia? A może jednak Gareth nie obmyślił wcale wielkiego planu, ale po prostu ćwiczył uwalnianie się z pułapki. Chciał być jak prawdziwy szpieg, biorący czynny udział w akcjach w terenie. Musiał więc być gotowy na wszystko, bo kto wie, kiedy umiejętność wydostawania się z zasadzki lub jakiejś zaimprowizowanej klatki może się przydać. Ale niestety nie był w stanie się wydostać ze swojej pułapki i już w niej pozostał. Ale niestety nie był w stanie uwolnić się ze swojej klatki i już w niej pozostał. Możliwe także, że poprosił o pomoc osobę trzecią, która w pewnym momencie zorientowała się, że z torby nie dochodzą żadne odgłosy, nie widać oznak życia. Spanikowała, starła pobieżnie swoje odciski, także z torby, włączyła ogrzewanie i uciekła. Możliwe, że był to kolega z MI6, który potem zwrócił się do przełożonych o pomoc. Agencja, bojąc się absolutnej kompromitacji, zatarła wszystkie ślady i utrudniła śledztwo. A może jednak widzicie tu typowy schemat działania tajnych służb, które pozbyły się celowo niewygodnej osoby i upozorowały jej burzliwe życie intymne, które bardzo źle się skończyło.
We wrześniu i październiku 2015 roku postscriptum do sprawy dopisał Boris Karpiczkow, były agent KGB, który uciekł do Wielkiej Brytanii. Zdradził, że jego źródła w Rosji nie mają wątpliwości, iż to rosyjska służba wywiadu zagranicznego jest odpowiedzialna za całą sprawę Williamsa. Chłopak miał zostać podwójnym agentem, ale się nie zgodził. Na dodatek chciał wydać rekrutujących wywodzących się z GCHQ, musiał więc zniknąć. Karpiczkow twierdził, że Williams otrzymał niewykrywalną truciznę wprowadzoną przez jego ucho. W lutym 2021 roku ogłoszono, że włos znaleziony na dłoni Williamsa to klucz do rozwiązania sprawy. Okazało się jednak, że włosy należały do osoby innej niż Williams, ale profilu DNA nie udało się wyodrębnić. Profesor Angela Gallop, wybitna specjalistka z zakresu medycyny sądowej, uznała, że obecnie potrafi już pozyskać użyteczny dowód z 2 mm włosa. Zaoferowała policji pomoc. Odpowiedziano jej, że śledztwo zostało już zakończone i nie przewiduje się jego wznowienia. Jednak już 22 lutego Metropolitan Police oświadczyła, że jednak oceni, czy nowe informacje i techniki mogą pomóc w sprawie. Tak więc czekamy. Zupełnie tak jak ja na Was. Co tydzień, kochani. A jeśli to, co robię, Wam się podoba, to byłoby mi ogromnie miło, gdybyście zostawili łapkę w górę lub komentarz, a subskrypcję to już w ogóle. Bardzo serdecznie zachęcam Was, byście dali szansę także mojemu drugiemu kanałowi Szeptanki True Mysteries, gdzie także nie brakuje niezwykłych śledztw, ale niekoniecznie tylko kryminalnych, choć i takie się tam zdarzają. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Dziękuję bardzo serdecznie moim patronom, wiernym słuchaczom, ale także tym razem tak bardzo, bardzo szczególnie wszystkim, którzy popularyzują Szeptanki. Widzę to czasami w różnego typu dyskusjach, na forach lub w komentarzach na Facebooku. Jest mi wtedy ogromnie miło. Nawet nie wiecie, jaka to jest motywacja, by wciąż działać. A przecież przeciwności losu nigdy nie brakuje. Życzę Wam dużo zdrowia. Ściskam mocno i do usłyszenia.